Dobra, zaczynajmy, bo mam dużo materiałów jak zwykle i mało czasu. Prezentacja, którą chciałem wam dzisiaj powiedzieć, jest zanurzona w pewnym kontekście tego, co się teraz dzieje w Polsce. Zmienia się rynek outsourcingu. Rozmawiałem z kilkoma dyrektorami z firm outsourcingowych i oni mówią, że jest taki problem, że do tej pory polskie firmy żyły sobie z tego, że dostawały zlecenia typu utrzymanie projektu po przyjaciołach tam z zachodu. Przez lata wychowały sobie seniorów i sobie dobrze z tego żyją. Natomiast obecnie firmy klienckie przychodzą do outsourcingu z następnego rzędu problemem. Zrozumcie nasz problem biznesowy, rozwiążcie go, zoptymalizujcie go, a jednym ze sposobów rozwiązania, czy jednym z elementów jest napisanie kodziku, ale być może wystarczy zmienić też coś w samym biznesie. Więc tego typu zadania przychodzą już do Polski. To są dużo większe stawki, dużo ciekawsze projekty i problem, jaki mają te firmy outsourcingowe, jest taki, że ci wstyd tych seniorów wysłać do klienta. Nie są doradcą, nie są konsultantem. I to jest jeden z takich kontekstów, że troszkę się zmienia w Polsce już ta pętla finansowa, wchodzimy na drugi obieg żywienia, że tak powiem. Ale ktoś powie, dobrze panie, ale ja wcale to nie jestem w takiej firmie, w takim projekcie, my mamy dużo jeszcze fajniejszy projekt. To drugie pytanie do was. Wyobraź sobie, że piszesz sobie kodzik na przykład przez 2 tygodnie, jakkolwiek bez sensu to nie brzmi, nie skomitowałeś się, ukradli ci laptopa, ten sam kodzik w ile czasu odtworzysz? Połowę tego czasu, okej. Okay. Czyli jeżeli będziesz pisać połowę tego czasu, to przez pozostały czas co robiłeś, robiłaś za pierwszym razem? Słucham? Gromadzenie wiedzy, uczenie się, właśnie. Nasza praca to jest tak naprawdę uczenie się, zrozumienie problemu, a kod to już jest jakby notatka dla komputera, żeby to się samo działo, tak? I teraz zadam wam pytanie, jeżeli większość waszej pracy polega na uczeniu się, to jak dużo czasu poświęcacie na uczenie się uczenia, a jak dużo czasu na nowy framework do JavaScriptu? Bo co się dzieje, gdy tego uczenia nie ma? Jak taki jeden z typowych projektów może wyglądać? Wyobraźcie sobie, że pracujecie w dynamicznej, młodej firmie i w pierwszej fazie pada super pomysł na biznes, jakiś startup, na przykład. Psycholodzy zbadali, że jeżeli w salach szkoleniowych nie ma dostępu do światła słonecznego, no to ludzie bzikują, więc jest pomysł, żeby na takich wielkich telewizorach wyświetlać słońce, pozorny ruch słońca. Proste, tak? No w takim razie od czego zaczynamy? Kto używa user story? Najlepszej techniki, która jest bez sensu. Co mówi twórca user story? To jest tak naprawdę początek do rozmowy, zaproszenie do rozmowy, a my używamy tego do zbierania wymagań, chodzimy sobie z koszyczkiem i zbieramy tak jak grzyby jakieś wymagania, do tworzenia modeli i tak dalej. Dlaczego? Nie wiem, ale się domyślam, jak mawia klasyk. Moim zdaniem jest to używane dlatego, że jest intelektualnie dostępne dla każdego uczestnika projektu. A czy to coś wnosi do zrozumienia? No zobaczmy, co się dzieje dalej. Następnie już, jak mamy te wszystkie user story, ustawiamy sobie stos frameworków i tańczymy onanistyczny taniec szczęścia dookoła, ale to będzie fajnie teraz na Dockerze, teraz to damy radę. Tym razem się wszystko uda. No i cóż, nasz zespół nie jest jakby ekspertem w astronomii, no więc z tych historyjek trafiliśmy tam na użytkownika, który jest wyznawcą kultu boga Ra na przykład i on mówi, że rano Bóg Ra wkłada słońce do kajaka i przepływa na drugą stronę nieba, bo oni myśleli, że niebo jest z wody zrobione. I tam to słońce umiera, później się odradza, jak nie będziemy składać ofiar, to słońce się nie odrodzi. Tak? No jak w mordę strzelił, z kodziku nam wychodzi, że słońce krąży wokół Ziemi. Mamy tam funkcyjne, obiektowe modelowanie, 200% pokrycia kodu na każdej warstwie testami. I te testy tym bardziej nas utwierdzają w przekonaniu, że te historyjki, że słońce krąży wokół Ziemi są prawdziwe. Czy to jest zły model? Nie, to jest bardzo dobry model, bo robi robotę, tak? Animuje to słońce, zarabia pieniądz. To jest bardzo dobry model. Model nie musi być prawdziwy, model jest odpowiedni do pewnego problemu. No to jest bardzo dobry model. Ludzie przez tysiące lat go używają. Ma do tej pory, czy dużo ludzi wierzy, że słońce krąży wokół Ziemi. To jest model, który nas wzbogaca kulturowo, tak notabene. Ale w drugim akcie pojawia się nowy aktor na scenie. W każdej firmie, która ma dział sprzedaży, jest jakiś piękny Grzegorz, prawda? Zawsze jest piękny Grzegorz w dziale sprzedaży. Piękny Grzegorz poszedł sobie na branczyk biznesowy gdzieś tam do klienta, podsłuchał kątem ucha, że szykuje się jakąś rakietę, odpalają w kosmos, więc zagadał tam z klientem, że mamy duże doświadczenie w kosmosie, w rakietach i w słońcach i w tych wszystkich tych równaniach i sprzedał to. Piękny Grzegorz sprzedał, że my to już właściwie mamy. Mamy, to jest tylko kwestia tam w kastomizacji pod klienta, dwa ify, szpachla, szpachla i to już na rakietę można instalować. No i
Obiecał, no to zrobione. Niestety dział deweloperski musi już na produkcję, jak już ten rakieta leci na to słońce, gdzieś tam komitować te ify i dziwnie korygować trajektorię lotu, żeby to jakoś tam trafiło, gdzie trzeba. No cóż, co się dzieje dalej? Następnie w trzecim akcie... W trzecim akcie trzeba troszeczkę się skupić, żeby dowieźć tą rakietę na miejsce. Wiesz, Agile Coach mówi, że business value to jest ważne. Teraz zastanowimy się, co to jest to business value dla programistów. No więc co się tutaj dzieje? Zamienia się to szybko w kupę błota. Bardziej kumaci się katapultują z projektu, licząc, że gdzieś indziej będzie inaczej. Zostają w projekcie tylko specyficzni ludzie, którzy mają specyficzne spojrzenie. Oni lubią to, co robią. Tak? Taka korba w oczach, nie? A dział HR panikuje, że jeszcze straci 3 zawodników w tym sezonie i pożegnają się również z nimi. Kluczowy inwestor zostaje się smutny, bo coś tutaj się nie może nie udać, więc oddajemy projekt w utrzymanie do firmy, która specjalizuje się w tego typu zjawiskach przyrodniczych. Będzie nam pomagać. Tamta firma oczywiście też ma swojego pięknego Grzegorza, jak każda firma. I piękny Grzegorz obiecywał nam, że swoich najlepszych komandosów przyśle, oni to ogarną i wyprostują wszystko. No super, super, super. Pierwszego dnia ci komandosi, no nie spadają na linię niestety, jakoś się przeczołgali przez próg ledwo i okazuje się, że senior deweloper ma 6 lat doświadczenia, z tego 4 lata licencjatów, to się też liczy do doświadczenia. 4 lata. I będą walczyć, ale oni nie są głupi. Oni może jeszcze nie są tytanami programowania, ale business value to nie mają w głowie, bo co jest ich biznesem jako kontraktora? On sam. Co jest fasadą jego firmy? Jego profil na LinkedInie. Tak? No właśnie. On nie jest głupi, on gra na swój biznes. Swój prywatny biznes będzie grał. Więc oni doradzają. No ta rakieta, która tam leci, to już poniesło. To już, panie, to już nie uratujemy. Budujemy misję ratunkową. Teraz zrobimy projekt na CV-driven development. Tak? Na LinkedInie sobie powpisujemy wszystkie kawki, co tam teraz trzeba. Oni nie są głupi, oni grają na swój biznes, pamiętajcie. Dobra, pytanie, czy dałoby się to tam jakoś inaczej podejść? I powiem wam, że ja od kilkunastu lat, jak jestem w tej branży, to jakby ten cały Monty Python przestał mnie śmieszyć w pewnym momencie i zacząłem się zastanawiać, dobra, jak to zrobić? Dlaczego my w ogóle nie rozumiemy, co się dzieje? Więc oczywiście mamy DDD, gdzie technicznie rozdzielamy to, co robi. Warstwa API mówi, co robi system, od tego, jak działa ta moja fizyka pod spodem. Muszę rozumieć tę fizykę, z którą mam do czynienia. To technicznie jest rozdzielone. Tak? I mogę sobie w user story tam nawet jakieś życzenia podpisywać. Okej, to jest warstwa tylko życzeń. Co robi, ale jak działa, to ja chcę się dowiedzieć. Mamy BDD, które zmusza nas do tego. W ogóle kto stosuje BDD? Behavior Driven? Dan North, nie wiem, czy wiecie, jaką trzy jakby fazy życia BDD. Ostatnie BDD od Domain Driven się prawie niczym nie różni, bo oni doszli genialnie do pomysłu, aha, czy te historyjki to mogą opisywać też obiekty biznesowe, agregaty z DDD. Nie tylko GUI, ale też mogę trochę rozumieć głębiej, co się dzieje. Dan North poszedł na szkolenie do Evansa i się douczył. I to jest super fajne. Ja jestem wielkim fanem tych podejść, tylko jest jeszcze jeden krok wcześniej. Bo co z tego, że ja mam formalizmy, mam notacje, mam klocki, building blocki i tak dalej, jeżeli się wykładamy na samej komunikacji, na tym spotkaniu, na rozmowie z tym biznesem, z ekspertem i tak dalej. Tutaj o tym będzie dzisiaj. I teraz, jeżeli ktoś używa jakichś formalnych korponotacji typu BPMN i tak dalej, to też jest fajne. To też jest fajne, tylko to jest notacja, a mi chodzi krok wcześniej. Przed notacją, jak ja mam zdobyć informacje, żeby je włożyć w tą notację. Każda notacja jest fajna, jeżeli wcześniej dokopałem się do tych informacji. I o tym dzisiaj będzie. O tej całej notacji. To wszystko wymyślił Alberto Brandolini, który pracując we Thoughtworks, oni mieli ten sam problem. Jak prowadzić rozmowę z człowiekiem, żeby pomóc temu biznesowi, temu komukolwiek z nim rozmawiasz, żeby ci nie nakłamał. Bo musisz być jak Dr. House. Oni niespecjalnie kłamią. Oni po prostu kłamią, bo taka jest przyroda. Z naszej strony Mariusz Gil wszedł do grupy ludzi, którzy rozwijają metodykę event stormingu, rozszerzają tą notację, pracują nad jej zastosowaniem i tak dalej. Jak to wygląda? To wygląda w taki sposób, że jest sobie taka duża ściana i takie kolorowe karteczki się tak przesuwają magicznie
tam się z tego jakiś powolutku porządek zaczyna wyłaniać. To jest zapis 6 godzin, z takiej sesji 6-godzinnej. I na koniec okazuje się na przykład, że tego w ogóle nie robimy, bo to jest bez sensu. To jest na przykład krót i to możemy oddać praktykantom. Dużo rzeczy ciekawych wychodzi z takiej sesji na koniec, ale wydawało się, że wielki projekt na rok i tak dalej, okazuje się, że wcale nie, bo zaczynamy coś widzieć z tych zdarzeń. Jak to działa? Po pierwsze, po co my w ogóle robimy event storming? Są dwa poziomy jego. Możemy mieć sesję strategiczną, gdzie celem sesji strategicznej jest odkrycie procesu biznesowego, co my w ogóle chcemy zrobić, ale biznesowego. Gdzie być może część tych kroków załatwimy białkowo. Posadzimy ludzi z Excelem, z telefonem i tak dalej, tylko odkryjemy miejsce, gdzie warto byłoby zrobić system. Chcę zrozumieć cały proces biznesowy i chcę odkryć tak zwane bounded konteksty, czyli konteksty, do których jest bounded przypisany pewien model. Czyli w pewnym kontekście pewne słowo coś znaczy, a w innym znaczy coś innego. Za chwilę podam przykłady. Chcę znaleźć konteksty. Później, jak już się skupię na kontekstach, tych, które są trudne i gdzie chcę robić jakieś modelowanie, bo chcę być może w kilkunastu procentach tylko systemu, to spotykam się na tak zwaną sesję taktyczną, spotykam się z innymi ludźmi. O ile na sesji strategicznej rozmawiam być może z dyrektorami pewnych działów, że to jest tego typu struktura, którzy opowiadają mi mniej więcej, co by chcieli osiągnąć, na sesji strategicznej nie dowiem się szczegółów, bo oni od szczegółów to mają ludzi, tak? I teraz jak już wybiorę sobie jakiś kontekst i spotykam się na sesję taktyczną, to już z tymi ludźmi od szczegółów. Na przykład taki księgowy to jest taki człowiek techniczny w biznesie. Jak sobie rozmawiasz z dyrektorem działu księgowego, to on tam ma wizję, ale księgowy to jest jego taki techniczny koleś, taki jak wy dla niego. To jest tak samo techniczna osoba, to jest tak zwany ekspert, który wie, jak to działa. I celem tutaj jest znalezienie reguł tej naszej fizyki i zamodelowanie na przykład w obiekty, jak lubimy obiekty. Jak to sobie wygląda? Stoją sobie ci ludzie, bardzo ważne, stoją przy ścianie, stoicie wy, tak zwani modelarze, osoby techniczne, które tworzą modele, między nimi jest ta przestrzeń, i sobie rozmawiamy, coś sobie przyklejamy. Za chwilę opowiem kolej, krok po kroku, jak to wygląda. Warto sobie wziąć facilitatora, czyli jeżeli zaczynacie to robić, poproście kolegę, koleżankę, która też chce być modelarzem. Wiesz co, w tym tygodniu ty będziesz facilitować, a za tydzień się zamienimy. Bo chodzi o to, że tutaj są dwa problemy. Po pierwsze, to jest nowa metodyka jako taka. Po drugie, domena jest trudna. To jest zbyt wiele rzeczy, żeby w głowie naraz zmieścić. Fizycznie się w pale nie mieści. Ograniczenia kognitywne, tak? Po prostu jest za dużo nowych rzeczy, więc facilitator to jest osoba, która dba o ceremonię, o formę, ale nie skupia się na treści. Na treści skupia się modelarz. My tego używamy w tym momencie w firmie praktycznie do wszystkiego. Jeżeli trzeba archeologię odkopać, jakiś proces, zobaczyć jak to działa, zobaczyć jak działa jakiś pipeline i tak dalej, to jest jako uniwersalne narzędzie do uczenia się używamy w tym momencie event stormingu. Jak to wygląda? Podam wam dwa przykłady. Pierwszy przykład będzie abstrakcyjny, czyli jak wygląda mechanika tego procesu, a później podam wam kilka przykładów na konkretnej domenie, już z konkretnymi historiami, jakie tam można rzeczy odkryć, okej? Okay? Więc są dwa typy ludzi, tak? Ci, którzy dzielą ludzi na dwa typy, którzy nie dzielą ludzi na dwa typy, ale inny podział jest taki, że jeden woli się uczyć na abstrakcie, a drugi się woli uczyć na przykładzie, tak? Więc to będzie najpierw na abstrakcie, a ci, którzy wolą na przykładzie, to zaraz będzie przykład, spokojnie. Więc zaczynamy od zdarzeń. Spotykając się na takiej sesji, pytam, co ważnego musiało się zadziać, wydarzyć, zmienić w biznesie, żeby dojść do jakiegoś celu. Celem może być przelew, czy cokolwiek innego tam chodzi w tym procesie. Dlaczego zdarzenie? To jest bardzo, każdy detal w event streamingu jest arcyważny. Bo mówiąc o zdarzeniach, ja się skupiam na zachowaniu, co się musiało stać i zdarzenie to jest czasownik w czasie przeszłym trybu dokonanego, czyli to się musiało zadziać. Na przykład wybrano adres do dostawy, zlecono przelew, zapakowano paczkę. To się musiało stać. Dlaczego to jest ważne? Bo jak tych zdarzeń sobie wrzucimy więcej, bo wiecie, jak się spotkamy z biznesem, czasem to nie mają listę życzeń. Chciałbym to, chciałbym to, chciałbym tamto. Ty to wyceniasz, później, o panie, czemu tyle kosztuje, bo to nie są tanie rzeczy. A IT to nie są tanie rzeczy, tak? Natomiast jeżeli myślę o tym, co się musiało zadziać po drodze, tak, to skupiam się na najistotniejszych krokach, bez których cały proces się nie zepnie do końca. I to są zdarzenia, czyli zachowania. Nie mówię tu o strukturze danych, bo nikogo to nie jara, że w 2018 umiesz zaprojektować schemat bazy danych. To już studenci na trzecim roku dają radę, tak? Schemat bazy to dużo mi nie wnosi. Chyba, że ma być szybka, no to jest... To, że umiem zaprojektować GUI, a ja chcę GUI? A może mi z modelowania wyjdzie, że to Excelem zrobimy? A może na GUI jest jeden soczysty przycisk, załatw sprawę, a od spodem jest cała komplikacja, której nie widać na GUI po prostu, bo to nie jest krót, bo to nie jest przeglądarka do bazy. Więc skupiając się na zdarzeniach, szukam zachowań. I może być tak, że kilka zdarzeń jest alternatywnych, na przykład wybrałeś sobie odbiór osobisty, wysyłkę albo coś innego, czyli zdarzenia mogły być alternatywne.
jedno zdarzenie z automatu może pociągać z sobą drugie. Wybrałeś wysyłkę z automatu, wybraliśmy ci kuriera, bo mamy partnerstwo z jakąś firmą. Mogą być jakieś alternatywy w tych zdarzeniach i ten proces sobie idzie do przodu. To jest bardzo ważne. No wróć, bo to za daleko. To jest storming. To jest troszeczkę jak burza mózgów, ale nie do końca. Wiecie, zasada podstawowa burzy mózgów, nie ma głupich pomysłów, tak? Są tylko głupi ludzie. Więc to, że ktoś przyklei karteczkę i ewidentnie widzimy, że ona jest bez sensu, to trzeba ją zaakceptować, bo część osób myśli bardzo sekwencyjnie i jeżeli nie przyklei tej karteczki, to mu się zadekluje strumień. Tak? I trzeba to po prostu... Dobra, przyczep tą karteczkę, to jest bardzo dobry pomysł, nie można powiedzieć ale, wiecie, bo ale zaprzecza. To jest bardzo dobry pomysł i dlatego zaparkuję go na parkingu. Żeby się oddeklował, żeby mógł pójść dalej. Na co trzeba tutaj uważać? Programiści szczególnie zapadają na analysis paralysis, paraliż analityczny. Przykleją dwie pierwsze karteczki i się będą kłócić, bo oni nie mogą normalnie rozmawiać. Muszą kłócić kolejność, która jest pierwsza. A najczęściej jest tak, że jak przykleisz 30 karteczkę, to wiedza, którą tutaj wyciągasz, powoduje, że to pytanie, które jest pierwsza, jest nieadekwatne, jest nieistotne. Więc w pierwszej fazie stormingu wypróżniamy się totalnie na ścianę, żeby mieć później z czego analizować. Wszystko, co wiemy, wrzucamy sobie na ścianę. W drugiej fazie ustawiamy chronologię, czyli co się dzieje po kolei i wtedy wyrzucamy niedobre pomysły. W ostatniej fazie weryfikujemy od końca. Jeżeli ostatnie zdarzenie to jest cel, na przykład zlecono przelew, co się musiało stać wcześniej? Co się musiało stać wcześniej? Żeby był przelew, musi być płatnik. Kto jest płatnikiem? Ten, który kupuje, czy zewnętrzny sponsor? Zewnętrzny sponsor. O kłamczuszku, nie mówiłeś mi o tym. To jest troszeczkę podobne do tego, jak policjanci stosują technikę przesłuchań. Od tyłu zeznajesz, tak? Bo od tyłu nietrenowany umysł nie umie kłamać. Bo biznes czasem ukrywa pewne fakty przed wami, żeby wam pomóc. Żeby szybciej, time to market, tak? Idąc od końca, szukamy tych dziur w procesie. Jak już mamy sekwencję zdarzeń, to zadaję pytanie, każde zdarzenie musi mieć przyczynę. Dlaczego, skąd ono się wzięło? Dlatego, że wynika z automatu z innego zdarzenia, na przykład jak wybrałeś wysyłkę kuriera, to z automatu zamówiliśmy kuriera, albo jest sygnał z zewnątrz, czyli tak zwana komenda. Komenda to może być akcja użytkownika, zrób coś, ale to może być sygnał z innego systemu. Nie ma to dla mnie znaczenia. Każdy event zadaje pytanie o jego powód. I teraz może być sytuacja, gdzie jakiś event z automatu pobudza komendę, tak? Zlecono kuriera i od razu jest komenda tam, pobierz opłatę. Mamy integrację systemów. I widoki, istotny widok. Czyli ja jako użytkownik, żeby wybrać sobie jakąś komendę, to co bym musiał, to jest view. Kurczę, mamy słaby kontrast strasznie. Co to za projektor jest? Co ja musiałbym zobaczyć, żeby w głowie swojej podjąć decyzję, czy tą komendę wysyłam, czy tą komendę kliknę. Musiałbym pewien istotny widok zobaczyć. To te widoki zaczynają być ciekawe i za chwilę jeszcze powiem z innego powodu będą ciekawe, bo czasem nam się myli widok z obiektem biznesowym. To, że ja coś widzę na ekranie, może to jest tylko raporcik, może to jest tylko wynik SQL-a, a nie jakiś obiekt biznesowy, może go wcale nie ma w biznesie. To będziemy rozważać za chwilę na poziomie taktycznym. I tutaj wielu ludziom myli się komenda z interakcją z GUI. Kliknąłem w checkbox. No i co z tego? A być może nasz system będzie podpięty wprost do fal mózgowych i będzie czytywał twoje intencje. Chodzi o komendę, pewien rozkaz biznesowy, co się ma zadziać, a event to jest zmiana stanu w biznesie, coś się ważnego zmieniło. To, że ja wybrałem z checkboxa element, to jest interakcja z GUI. Może być tak, że ja na GUI kliknę 20 razy, pozaklikuję sobie jakieś opcje i dopiero mówię kupuję i to jest komenda kup. A to, że wcześniej ja to zrobiłem na jednym ekranie czy na 20 ekranach, to jest kwestia ergonomii. To nie ma nic wspólnego z procesem biznesowym. Widoki i teraz reguły. No, jeżeli jestem na sesji taktycznej, gdzie mam ekspertów dziedzinowych, mogę zadać pytanie o reguły, czyli słuchaj, a od czego zależy, że po tym zdarzeniu dzieje się to albo to? Jaka jest reguła? I teraz cała tajemnica event stormingu jest taka, w tym wszystkim chodzi o tą karteczkę z regułą, o nic więcej, bo te reguły to są ify w naszym kodziku, tak? Te zdarzenia to są zmiany stanu, zmieniło się jakieś pole w klasie, zmieniło się jakiś stan w bazie danych. Oczywiście technicznie jak chcę się bardzo bawić zdarzeniami, to mogę sobie event wyemitować techniczny. Obiekt eventu, który tam w event sourcingu zapisuję w bazie danych, czy dostosuję do integracji między modułami. To jest już zabawa techniczna, że ten event mogę techniczną mieć reprezentację, ale tak naprawdę w kodziku to jest jakaś zmiana istotna. I pytam, dlaczego to albo to się zmieniło? Więc ja szukam reguł, a reguły to jest to moja fizyka. I teraz zobaczcie, cała ta metodyka, te zdarzenia, te żółte karteczki, to jest tylko taka proteza mentalna, która zmusza mnie do myślenia o zachowaniach, a nie o strukturach danych, nie o GUI.
zmusza mnie o zachowaniach, po to, żebym za chwilę zadał pytanie o reguły tego zachowania i jestem w domu. Mam reguły, wyciągnąłem reguły. To, że zaznaczasz sobie checkbox na ekranie, to być może pod spodem dzieje się 1500 rzeczy, ale z punktu widzenia biznesu to jest tylko checkbox na ekranie. Tak jak w samochodzie, ja tylko nacisnąłem guzik start. A to, że tam jest 15 komputerów pokładowych pod spodem, to ja tego nie wiem, nie chcę wiedzieć. Tak myśli biznes, a my musimy to wiedzieć, bo my to robimy na koniec. Jak mamy te reguły, to za chwilę będziemy je otaczać w tak zwane agregaty, obiekty biznesowe, które będą mi chronić spójność. To powiem o tym na poziomie technicznym. I to jest koniec tematu. Reguły zamykam w obiekty, granica spójności, dziękuję, do widzenia. Co ja widzę na sesji strategicznej? A, oczywiście te obiekty mogę sobie opisać w behavior event, spec by example, jak bardzo chcę, żeby mieć wykonywalne pliki tekstowe. Super, polecam, można to robić, a to jest później. To, co ja widzę na sesji strategicznej, to widzę głębokość. Jeżeli mam taki schemat, command event, czyli dodaj produkt, dodano produkt, usuń produkt, usunięto produkt, co to jest? To jest CRUD. To jest CRUD. Ja widzę, tutaj nie ma żadnych karteczek z regułami, to jest CRUDzik. Wydzielam osobny moduł, daję zuchów tutaj, którzy się dopiero uczą, to będzie dla nich wyzwanie, będą szczęśliwi. To jest tak, jakbyście wzięli kij i włożyli sobie do jeziora, żeby zbadać głębokość. Czyli jeżeli pomiędzy GUI a bazą danych nic się nie dzieje, a w typowym softcie biznesowym to będzie 90% kodu, tak? Przeedytuj dane. Ja przeedytowałem, no i co? No nic, są przeedytowane i mogę sobie wyświetlić. O, super. Zmieniłem jakieś dane, ale żadne ify nie patrzą na te dane, to jest tylko zbieraczka danych. Tam nie ma żadnej domeny do modelowania. GUI jest domeną. Tak? GUI jest modelem tego biznesu. Historyjka, która idzie poprzez GUI, jest zarąbistym modelem tutaj, ona jest wystarczająca. Natomiast jeżeli widzę pewną głębię, jest komenda, tak jak na Allegro, kup teraz, a pod spodem 700 mikroserwisów z jakiegoś powodu narzeźbili. Co tam się może dziać pod spodem? Ciekawe, nie? Jeden guzik i tyle lat, tylu ludzi to rzeźbi. Nie, żartuję, tam jeszcze parę innych guzików też chyba jest. Ale jest jakaś głębia pod spodem, tak? Czyli to, co mam w świadomości użytkownika, a to, co jest w modelu, to jest coś zupełnie innego. Ja muszę to odkryć właśnie poprzez taki storming. Więc mogę sobie zacząć wydzielać tak zwane bounded context, o tym powiemy sobie za moment. Natomiast jak to mi się technicznie przekłada na moją architekturę, no to widoki to jest wiadomo GUI. Nie wiem, czy widzicie, kolory są takie same, ja się starałem dobrać z palety, że komendy to jest moje API. Czy API zrobię serwisowo, schabowy classic, czy command i handler wzorzec, czy RESTfulem, ale na czwartym poziomie dojrzałości, bo w prawdziwy REST na czwartym poziomie, jak, na czym polega? Składasz dokument na serwer i dokument popycha robotę do przodu. Tym dokumentem może być komenda. Bardzo chcemy może w JSONie, żeby było fajnie. Nie mają co procesy robić, bo tu stringi parsować, nie? Nie, że wcale nie, to ma sens na pewno. Natomiast pod spodem jest warstwa domenowa, czyli te obiekty, które znalazłem, obiekty, które chronią reguły. Tutaj mamy w DDD cały zestaw building blocków, ale o tym już od 10 lat gadamy, to już nie będziemy tego powtarzać. Ale mogą też być read modele, czyli pewne rzeczy ja chcę tylko zobaczyć, na przykład pokaż mi moje zamówienie, to jest sekwencja faktów, że zrobiłeś rezerwację. Nie ma obiektu zamówienie w systemie, zamówienie to jest select. Daje mi wszystkie rezerwacje, których nie zapłaciłem jeszcze. To jest tylko projekcja. I może się okazać, że jak odkryję pewne widoki, które ja chcę zobaczyć, ale nie mają odbicia w biznesie, bo tam nie ma żadnych reguł, to jest tylko projekcja. Więc mogę mieć cieniutki stos w CQRS-ie, w read model, pokaż mi to. I jakaś tam infrastruktura, która może mi fizycznie te zdarzenia przenosić między systemami, zapisywać, jak sobie tam chcemy integrować się z innym systemem. Dobra. Gdybyście chcieli więcej, jak to technicznie wygląda w kodzie, jak sobie szukać tych obiektów, to jest sobie taka prezentacja dwugodzinna. Tam jest to wszystko opowiedziane technicznie. Dzisiaj się chcę skupić tylko na samym procesie analizy. Zdjęcia zrobione? Dobra, 3, 2, 1, lecimy dalej. Teraz tak, przykład na konkretnej narracji. Najpierw sesja strategiczna. Celem tutaj będzie odkrycie całego procesu, co my w ogóle chcemy zrobić i kontekstów. Jakie konteksty biznesowe mamy w środku. To jest taki przykład z systemu do sprzedaży różnych masowych dóbr, produkcji towarów w fabryce. Wyobraźcie sobie, że mamy fabrykę samochodów, która musi zebrać od poddostawców różne komponenty, żeby zbudować na przykład całą deskę rozdzielczą. Czy w waszym biznesie to będzie rezerwacja biletów, czy to będzie przydzielanie leków dla pacjentów, znajdowanie jakichś zasobów medycznych, żeby przeprowadzić operację, to już sobie sami zmapujecie, to będzie dosyć generyczny problem. No więc tak. To jest przykład prawdziwego systemu. Tutaj tych karteczek było z 200, ja tylko wybrałem te, które są istotne, żeby ogarnąć to jakby w ciągu 2 minut.
No to sobie rozpoczęliśmy tą sesję modelowania, już pokażę wynik. Wyszły nam takie komendy. Oczywiście zaczynaliśmy od zdarzeń, ale chcę pokazać już, jak to wyszło wynikowo i co można odkryć. Stwórz zamówienie danego typu. Tak? Ja chcę zamówić rzeczy do produkcji, nie śpieszy mi się, poczekam, niech fabryka to zrobi. Albo chcę prosto z magazynu, bo bardzo mi się śpieszy. Dajcie, co jest gotowe na magazynie, poskładamy parę tych desek rozdzielczych do samochodu. Jak już stworzyłem zamówienie, no to później dodaję do niego elementy. No więc cóż, stwórz zamówienie, to stworzono zamówienie, proste. Wybrano miejsce dostawy, bo od typu zamówienia wiemy, gdzie należy wysłać te już komponenty zbudowane i wyliczono czas. Wyliczono czas, na kiedy ma być skompletowane zamówienie. Dalej, jak sobie dodajemy te elementy, no to wyliczamy czas potrzebny na każdy element. Jak się nie mieści w czasie całego zamówienia, no to mamy problem. Chciałeś deskę rozdzielczą na za miesiąc, a wszystkie elementy przyjdą mi za 2 miesiące. No to nie jestem w stanie to skompletować, system podpowiada. Nie da się. Nie da się. Ale schabowy klasyk, no to będzie pewnie tabelka zamówienie, która będzie miała tam itemsy i klucz obcy. Na poziomie Hibernate'a będzie sobie encja zamówienie, która ma listę pozycji. Proste, tak? No niestety, z event stormingu wychodzi mi, że jak sobie człowiek zobaczy ten podgląd zamówienia, to mówi, nie, to ja jednak nie będę tak długo czekał na produkcję na taśmie, zmieniam zdanie, weźmy troszkę mniej na magazynie, zróbmy szybciej. Albo kupmy od konkurencji, pod zespoły, żeby szybciej coś wyprodukować. Czyli zmieniam pozycję i przekalkulowuję od nowa czas dostawy. Co się wtedy dzieje? Albo zamawiam coś na produkcję, na taśmie produkcyjnej, albo pobieram z magazynu, albo kupuję od konkurencji. 3 kolejne ścieżki się dzieją. Czyli z analizy wyniknęło, to nie jest jakaś pozycja, to jest potrzeba, ja potrzebuję kierownicy, 50 sztuk, mam taką potrzebę i tą potrzebę mam czas i ilość. To jest mój główny biznes. Ja mam potrzebę, dlatego że jak widać z analizy, możesz zmieniać pojedyncze potrzeby. Więc pytam się zespołu, zaraz, jeżeli możesz zmienić jedną pozycję, jej czas, albo nawet zmienić sposób realizacji pozycji, to po co było stworzenie zamówienia danego typu? Tworzyłeś sobie zamówienie typu daj mi produkty z magazynu, to zamówienie składa się z 50 elementów i kilka elementów biorę nie z magazynu, a kupuję od konkurencji. No to jak? Miałem zamówienie typu wyprodukuj, pewne pozycje są od kupu od konkurencji, no to chyba typ zamówienia się zmieni. Nie zmieni się. No to jaka jest korelacja między potrzebą a nagłówkiem zamówienia? Żadna. To po co to jest? A, to taki szablon. Po co szablon? A, wie pan, bo prezes lubi te szablony, bo to w SAP-ie jest, to my też chcieliśmy. Aha, a o co w tym biznesie chodzi? O te szablony? Bo o tym najwięcej gadaliśmy. Nie, chodzi, żeby system podpowiadał. Mam pewne reguły kompletowania zamówienia, że trochę kupimy od konkurencji, bo może być sytuacja, że chcę 100 desek rozdzielczych, mam na magazynie 80 kierownic. No to muszę 20 kierownic doprodukować, tak? Ale magazyn nie wysyła poniżej 90 kierownic. Się nie opłaca wysyłać. Aha, czyli zaraz, to mi się w ogóle opłaca wszystko wyprodukować, a nic nie brać z magazynu. A to zależy od klienta i tak dalej, i tak dalej. I tu jest cały core tego biznesu. A pytam, dobrze, a czy te moduły są używane jakoś inaczej? No tak, bo produkcję to w ogóle my zapasy robimy, nie pod zamówienie. Rezerwacje z magazynów to my robimy z powodu dywersyfikacji dóbr, przesyłamy między magazynami, a od konkurencji kupujemy czasem, żeby ich zniszczyć. Wykupujemy im zapasy, żeby nie byli w stanie podejść do przetargu, o którym wiemy 2 tygodnie wcześniej, że będzie przetarg. Zrobimy takiego DOSa im zrobimy. Aha, czyli to są reużywalne moduły, okej. Okay. Czyli mamy kontekst produkcji, magazynów i zakupów, który operuje na swoim modelu, na swoim słownictwie. Mamy korowy kontekst potrzeb, mamy korowy kontekst kompletacji potrzeb i są te nieszczęsne szablony, które dałoby się przy pomocy białkowego komponentu, który wklepuje pewne defaultowe dane do formularza. To jest nieistotne, ale prezes to chce mieć. Dobra, to będzie, ale to nie ma na nic wpływu. I po analizie wchodzi, tak, to nie ma na nic wpływu. Widać, że komendy i zdarzenia, które są w tym kontekście, nie mają na nic wpływu dalej. Ale wszyscy się tylko na tym skupiali. Wszystkie historyjki były o tym. Ojojoj. No dobrze. Teraz tak. Mając tego typu odkrycie, mogę zadać pytanie, jak te konteksty się na siebie mapują? Mamy przykładowo kontekst magazynu, gdzie masz
jakąś rzecz, która leży na magazynie, ma ileś sztuk, mamy potrzebę, która jakiś ma czas realizacji, no mam dwa różne słowa, no to muszę to uogólnić, czy nie muszę? Więc mamy w DDD kilka strategii mapowania kontekstu. Może być partnership, czyli te dwa zespoły pracują razem ze sobą, uzgadniają, to jest dużo czasu kosztuje i to nam daje coupling. Możemy mieć strategię shard kernel, czyli takie commonsy domenowe. Wydzielamy sobie pewną biblioteczkę, która jest importowana fizycznie przez te dwa mikroserwisy, do magazynów i do potrzeb. Możemy mieć customer supplier, gdzie jeden moduł narzuca drugiemu model, uzgadniają to razem. Czyli teraz to chłopaki i dziewczyny z magazynu dopasowują się do potrzeb, czy raczej ludzie od potrzeb dopasowują się do magazynu? Jak to jest? Trzeba się dowiedzieć, a kto będzie od kogo częściej używał? A co będzie? Czy ja jestem w stanie w inny sposób potrzeby realizować? Tak. Będą inne moduły realizacji potrzeb. Aha, czy już wiem, kto się ma do kogo dopasować? Albo odwrotnie. Moduł magazynowy jest zrobiony w jakimś kobolu, nie da się tego zmienić, do niego trzeba się dopasować. To jest pewna strategiczna decyzja. Dalej możemy mieć konformistę. W ogóle z nikim nie rozmawia. Ja ci wystawiam taki model, używaj sobie, co mnie to obchodzi. Anti-corruption layer, czyli zalewamy to betonem, ja robię jakieś adaptery, fasady, żeby się nie wiązać z jakimś zgniłym modelem, na przykład z legacy. Open host service, czyli mamy jakiś model i wystawiamy go poprzez serwisy w jakichś innych DTOS-ach. Nie chcemy mieć wglądu w czyjś model, tylko żądam twoich usług. Hermetyzuję to pod spodem. Publish language, ustalamy trzeci model do komunikacji między nimi. Nikt nie używa modelu jednego ani drugiego. I tutaj przykład z dużego portalu aukcyjnego. To jest zdjęcie ze slajdu, który chłopak pokazywał pracujący w tym portalu i ja teraz zacytuję, nie zdradzając żadnych tajemnic, zacytuję to, co on powiedział. Mieli 200 mikroserwisów w pewnej epoce i mieli takie zdarzenia. Czy ten model, którymi się serwisy wymieniały, ten wspólny język był taki. Pole kup teraz zmieniono na fałsz. Ja mówię, słuchajcie, ja mam pole kup teraz w swojej bazie i one jest bulowskie. Nie mogę już tego zmienić, bo wszyscy się zapieli na zdarzenia, na pewne typy. No chyba, że masz język dynamiczny albo na stringach się komunikujesz, no to wtedy nie ma, to zamieniasz jedne problemy na drugie. Dodano użytkownika do tabeli licytacji. Co z tego, że dodano? Inni musieli wiedzieć, co to dla nich znaczy. Natomiast po przemodelowaniu tego wszystkiego, takie zdarzenia w innym modelu, zauważcie, użytkownik X jest aktualnie na wyższym licytującym. Dlaczego? Co się interesujesz? Jest to jest, po co wdrążyć? Być może dlatego, że zalicytował. Być może dlatego, że osoba, która go wcześniej przebijała, straciła konto, zrezygnowała i on jest teraz najwyżej licytującym. To jest fakt, nie interesuje się, jaka jest przyczyna. I teraz, jeżeli mam taki model do komunikacji między mikroserwisami, to wtedy faktycznie mikroserwisy działają, bo nie mam rozproszonego monolitu, tylko faktycznie moduł, który nadaje to zdarzenie, na przykład, że użytkownik aktualnie wygrywa, może zmienić jego model, jego domenę, jego reguły, natomiast inni nie są skaplowani z tym modelem, bo oni dostają w innym słownictwie, w innym modelu informacje. A nie tylko, że sobie przepakujemy DTOSy w JSONy, ENCE w DTOSy wcześniej i tak dalej, bo i tak mamy coupling pojęciowy. Tutaj mamy decoupling pojęciowy, to jest bardzo ważna różnica. Dobra, lecimy dalej. Bo mamy wszyscy mikroserwisy, tak? Albo chcemy mieć. No to jak to można fajnie zrobić? Wróćmy do naszej korelacji pomiędzy modułem potrzeb, czyli dodaj potrzebę, wyliczono czas, zmienia jakiś element i te potrzeby się tam zmieniają i na magazynie mam stan magazynowy. I teraz, kiedy jakaś rzecz, na przykład kierownica jest dostępna? Kiedy jest na magazynie i nie ma rezerwacji, które przekraczają ilość stan magazynowy, tak? Więc żeby wiedzieć, czy kierownica jest dostępna, musisz zbadać w dwóch modułach stan, tak? Ma to sens? Czujecie ból? Mamy tak 300 takich mikroserwisów, każdy z każdym gada. Koniec tematu. Mamy taki coupling, że jak jest raz na 7 lat, taka koniunkcja wszystkich mikroserwisów, że jesteśmy gotowi na proda, tak? A jeden się wysypuje, wycofaj to. Nie mogę, bo już zwalniam się, tak? Dlatego, że prawda o tym, czy produkt, czy dany, czy kierownica jest dostępna, jest rozsmarowana po wielu modułach, tak? Dlaczego? Bo bardzo często podział na moduły wynika z prawa Conway'a. Ponieważ mamy w firmie dział sprzedaży i dział magazynowy, to będą dwa moduły, magazynowy i sprzedażowy. Ma to sens? Nie. Bo to, że firma jest zorganizowana tak czy inaczej na działy, to jest przypadek. To jest jakaś zaszłość ze szwagrem, zakładali 10 lat temu, to takim wyszło przy wódzie. To jest przypadkowe. To nie musi być sensu i logiki żadnego.
a my się do tego dopasowujemy i później mamy feature envy albo data envy, smrodki architektoniczne, te moduły sobie ciągle gadają, więc przychodzi super senior architekt, mówi, durniu, mówiłem na jednej bazie, to zrób, to będzie działać. A teraz tylko te JSONy śmigają między systemami, żeś porobił. Pamiętacie SOA jeszcze? SOA zostało zeszmacone przez korporacje, które dostarczały rozwiązań szynowych, ale sama idea SOA nie była głupia, tam było parę mądrych zasad, między innymi zasada pojedynczego źródła prawdy. Prawda o tym, na przykład, czy kierownica jest dostępna, powinna być w jednym miejscu. Inne moduły mogą sobie pytać, mogą mieć cache tej prawdy, ale prawda jest w jednym miejscu. W którym? W tym, gdzie zmieniasz tą prawdę. Więc jeżeli widzę, że zmieniam dostępność jakiegoś produktu, widzę moje komendy, to niech to będzie jedno miejsce, które ma prawdę, czy ten produkt jest dostępny, czy nie, a inne tylko się pytają, albo sobie cache odświeżamy kawką, czy tam, czym tam sobie chcemy. Ale źródło prawdy jest jedno, a nie, że pytam się 15 modułów, czy kierownica jest w sumie dostępna. Więc zastanówmy się, czy to moduł rezerwacji wie, czy kierownica jest dostępna i emituje zdarzenie, mówi, jest niedostępna i moduł magazynowy zmienia tą wiedzę, czy vice versa. Moduł magazynowy mówi, niedostępna kierownica i tutaj zdarzenia mówią jemu, słuchaj, niedostępna. A może brakuje trzeciego kontekstu, którego nie ma w firmie. Prawo Conway'a tutaj niestety nas doprowadziło, że nie ma tego. Może jest bounded kontekst dostępności, i on ma prawdę, że jest dostępna i on emituje zdarzenia i na nim robimy zmiany. To, że dodajesz coś do magazynu, okej, okay, mamy GUI moduł magazynowego, super, ale komendy stukam w mikroserwis do dostępności. Może tak być? Trzeba się nad tym zastanowić i to nam wychodzi bardzo pięknie na takiej sesji, bo ja widzę, gdzie idą moje komendy, gdzie są moje reguły i to, co widzieliście tam wcześniej na tej animacji, jak te karteczki się zaczynają grupować, nagle mi się wyłaniają takie epicentra logiki. Nagle wychodzą mi moduły, których nie ma w organizacji działów w firmie. Ma to sens jakiś? To nie jest łatwe, to jest bardzo trudne odkrywanie tego typu kontekstów, ale mam do tego narzędzie. Teraz drugi poziom, taktyczny. Zszedłem już na poziom niżej, wybrałem sobie jakiś kontekst i spotykam się z ekspertem dziedzinowym, który mi opowiada, jak to działa w środku. Dobra, będę leciał mega szybko, bo mam 7 minut. Więc tak, skupiam się na kontekście rezerwacji tych potrzeb. Tak? Więc miałem sobie... Dodaj tam rzecz, więc dodaliśmy rzecz, wyestymowano czas i tak dalej. Pojawiły się w szczegółach, zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi od szczegółów, dodatkowe komendy, że wygenerowano ofertę, za ile ja tobie to sprzedam, za ile ja tobie zrobię coś, ale zaraz, generujesz ofertę z cen w momencie rezerwacji, czy z cen obowiązujących tu i teraz? To jest pytanie biznesowe, ja nie wiem, pytam się o to. Bo ja jako programista potrafię zrobić snapshot albo selecta do najświeższych danych. Powiedz mi tylko, jakie ceny obowiązują. A jak już wyliczę ofertę, to ja ją kupuję. I wtedy blokuję te elementy. Blokuję, są niedostępne. Dobrze, więc pierwsza dyscyplina, którą tutaj zacznę uprawiać, szukam poddomen, więc zapytam się biznesu. Ej, słuchaj, czy mógłbyś sprzedać coś komuś, jeżeli wcześniej nie ofertowałeś? Bo standardowy proces jest trzyetapowy, ale czy da się sprzedać coś bez oferty? No pewnie, że się da. Super sprzedawca przychodzi i importuje Excela z cenami, które sam wpisał, bo on ma przywileje dawania lepszych upustów lub niszczenia konkurencji. Okej, okay, czyli mam wejście do tego procesu nie tylko stąd, ale z innej poddomeny, czyli będzie technicznie dla mnie osobny klocek, bo ja chcę go deployować osobno. Kontekst będzie ten sam, bo słownictwo między tymi trzema poddomenami jest wspólne. Słowo produkt, potrzeba, klient znaczy to samo, ale poddomena jest czymś innym, bo mogę ją wymienić, mogę ją zamienić na inne rozwiązanie. A czy mogę generować ofertę na rzeczy, których wcześniej nie rezerwowałem, których w ogóle nie mam w katalogu? Możesz. Jak trzeba podkładkę wydrukować, pójść do szwagrowi, dać PDF-a, żeby negocjował z innym dostawcą, to mu wygenerowałem ofertę niższą, żeby tam ci zniżyli. Aha. Czyli te konteksty nie muszą mieć, nie ma constraintów w bazie danych, że masz ofertę na produkt, który jest w bazie. No nie, nie muszę mieć go w bazie, wpiszę sobie. Okej, już widzę, to jest kolejna poddomena, bo jest niezależna od innych. I teraz szukam reguł, pytam się już człowieka od szczegółów o reguły. Słuchaj, kiedy możesz dodać pozycję do potrzeb? No pierwsza reguła, klient jeszcze jej nie zarezerwował. Nie możesz na przykład sobie jakieś reglementacje, nie możesz ileś tam tych kierownic zamówić. Taka reguła. Klient jeszcze tego nie kupił. Po drugie, pozycja musi być dostępna. I po trzecie, żaden inny klient jeszcze tego nie zarezerwował, bo budujemy jakiś unikatowy, customowy samochód i tą kierownicę może być tylko jeden klient. Nie chcemy, żeby inni je mieli. Po prostu ma być to produkt unikatowy. Ok, mam takie trzy reguły. No to teraz muszę jakiś moduł obiektowy pod to znaleźć, tak? Więc sobie szukam agregatów, obiektów, które będą mi agregować dane i reguły, które muszą być spójne natychmiast.
No pierwsza propozycja, niech będzie obiekt rezerwacja. Kojarzymy w Hibernate klasę rezerwacja, entity ma w sobie pozycję. I teraz gdybym miał tutaj karteczki, a nie wyświetlany obraz, wziąłbym karteczki i zaczął je do koszyczka wkładać. Czy ja jestem w stanie zmieścić wszystkie karteczki w tym koszyczku? Czyli czy ten koszyczek, czy ten obiekt miałby w sobie wszystkie reguły i dane potrzebne, żeby zapewnić te zebrane, odkryte reguły. No więc rezerwacja wie, czy klient jeszcze czegoś nie zrezerwował, bo jak dodajesz jakąś pozycję do rezerwacji, to widzisz, czy ona już tam nie istnieje, więc w tym obiekcie mógłbym tą karteczkę zmieścić. Ale rezerwacja nie wie nic o tym, o rezerwacjach innych klientów, to by wyszło poza granicę tego obiektu. A w DDD agregat nie może, wiecie, z jednego obiektu nie możesz rzeźbić po bazie po innych obiektach. Mam takie ograniczenie. Więc okej, ten obiekt jest zbyt mały, ma zbyt małą granicę, żeby mi zapewnić wszystkie reguły, które muszą być spójne natychmiast. No to może klient. Okej, klient już zna swoje rezerwacje historyczne, więc klient mógłby sprawdzać, czy sam czegoś nie kupił, ale klient nie zna rezerwacji innych klientów. Więc to też jest za mały obiekt, żeby zmieścić wszystkie reguły. To może szalone, to może rzecz, item wiedziałby, czy się może tobie sprzedać. Może to jest dobry agregat. Jak? Item wie? Tak, w kontekście rezerwacji item wie, czy się może tobie sprzedać. W kontekście katalogowym nie, bo to jest inny kontekst. Zobaczmy, item wiedziałby historię innych rezerwacji. Wiedziałby, więc wiedziałby, czy dany klient może to kupić, czy nie. I item wiedziałby, czy dostępny. Bingo. Wszystkie trzy reguły mogę zamknąć w tym obiekcie. Dostarczyć jedną metodę biznesową, która mówi, czy może się sprzedać i drugą, sprzedaj się. Command i query. Pytam się, czy możesz i mówię, zrób to. I on wtedy będzie wewnętrznie spójny. Ten obiekt, jak pobiorę z bazy danych, wyłam jego metodę biznesową, zmieni się i go zapiszę w bazie, on będzie spójny jako rodzaj transakcji. Więc to jest mój agregat, który mnie zagreguje te odkryte reguły. Mam to. To będzie mój obiekt biznesowy. Panie, ale ja muszę rezerwację na ekranie wyświetlić. A umiesz napisać selecta, znajdź wszystkie itemy, które żeś zarezerwował, ale jeszcze żeś nie zapłacił. Pamiętacie, że się w selekcie jeszcze UR da pisać w dobie Hibernate'a? Da się. Więc może widok rezerwacji to tylko projekcja. Nie ma takiego obiektu biznesowego, bo dzięki temu masz swobodę, możesz powiedzieć, dobra, rezerwacja to są wszystkie itemy, których nie zapłaciłem, albo rezerwacja są wszystkie itemy z tego tygodnia, z tego miesiąca, z tego działu. Mam swobodę, żeby zmienić zdanie, czym jest rezerwacja. Gdybyśmy z rezerwacji uczynili obiekt biznesowy, to nagle miałby masę ifów i flag bulowskich, które by troszkę zmieniały spojrzenie na niego, bo to jest tylko perspektywa. Nie powinniśmy tego robić obiektowo w modelu. I nagle przychodzi nowe wymaganie. Panie, a jeszcze są limity per klient, czyli dany klient nie może kupić tyle i tyle sztuk. Mamy cię. O kurde, ja mam już obiekt, który ma swoją spójność, a item nie wie nic o tym, co klient jeszcze kupił, czy nie przekroczył limitów, to klient by to wiedział. Czyli nastąpiła zmiana, która mi zburzyła mój model, tak? Okej, to zadam pytanie. Co musi być spójne natychmiast? Czy może być sytuacja, gdzie ja zapewnię spójność itemów, a to, że klient sobie przypadkiem kupi czegoś więcej, czy to jest okej, czy nie jest okej? Mówił, nie, to nie jest okej. No dobrze, to będzie mój agregat, on będzie miał reguły, że nie przekracza limitów, ale kosztem tego, że sprzedasz niektóre itemy wielu klientom. Czy to jest okej? Nie, to nie jest okej. No to panie biznesie, ja nie umiem zrobić systemu, który jest i szybki, i spójny. Idź pan do konkurencji, ja nie umiem. Nie da się tego zrobić. To pójdę, to idź. Nie da się, być może zaczynamy poważnie teraz rozmawiać. Dobrze, to co ja mogę poświęcić? Co jest dla ciebie ważniejsze? Spójność dostępności produktów, czy spójność reguł na klienta? I trzeba się dowiedzieć, co tutaj mamy priorytetowe. Przykładowo w szpitalu dużo ważniejsze jest, żeby nie dać człowiekowi zbyt dużej dawki pewnych leków, niż to, żeby były spójne stan magazynowy w aptece, taki magazyn leków w szpitalu. Albo odwrotnie. Więc będę teraz zadawał pytanie, na której spójności wam należy natychmiast, co musi być synchronicznie spójne, a co może być później w innym mikroserwisie rozspójnione. Dobra, na co warto tutaj uważać, tu już nie mam czasu, bo nastała minuta. Warto tylko uważać, bo różne typy ludzi przychodzą na takie spotkania. Przychodzi na przykład człowiek krokodyl, małe rączki, duża gęba, nic nie robi, dużo gada. Taki często analityk przychodzi, zdajesz mu konkretne pytanie, jakąś regułę domenową, on się na tym nie zna i mówi i przeskakuje ci, odpowiada na inne pytanie. Sam sobie zadaje pytanie, na nie odpowiada. Tak, żeby dużo mówić, żeby paplać, żeby wydawać się na być kompetentnym, a nie dać się złapać na niewiedzę. Dobrze, misiu, chcesz pogadać o tym kontekście, porozmawiamy. Pytasz go o konkretne pytanie, pach, przeskakuje dalej. Dalej, dalej. Historyjki sobie popisze takie ogólne, takie nic nieznaczące, takie, żeby zawsze nie dało się
dobre. Albo taki, który zawsze chce zwalić na kogoś innego winę. Dobrze. Tu już kończy nam się czas, więc to przeskoczę. To jest taki brzydki slajd, on nie jest taki ważny. To, co jest ważne, gdy będziecie robić taką sesję, zbierajcie błędne decyzje. Jeżeli jakaś karteczka była przyklejona, uznaliśmy, że to będzie w ten sposób zrobione, nagle nie, zmiana, dobrze, to Mariusz Gil to wymyślił. Bierzesz tą karteczkę i sobie odkładasz na boku. Po 3-4 godzinach, tych karteczek jest na przykład 50, przychodzi zarząd, no co tu robicie? Zobacz, ile błędnych decyzji odkryliśmy. Dzisiaj, a nie po 2 latach. I on wie, za co płaci takie pieniądze na fakturze. Warto zbierać karteczki, bo to naprawdę robi robotę. Powiem wam to, co mówi zresztą Tomek. Chyba już pojechał, nie mogę się z nami. Dobrze. Nie śmieszne? Nie, to śmieszy. Bo wszyscy jesteście w agile'owych procesach, tak? Już kończąc 2 zdania ostatnie, tak? I tam, że pętla zwrotna i szybko do klienta, żeby się dowiedzieć, że źle, tak? Czy dobrze, tak? Opowiadali wam takie bajki? Okej. To pytanie, kiedy możesz się dowiedzieć, że masz zły model swojego biznesu? Co iterację, dowiesz się? Nie, przyjdzie biznes, o, ładny guzik, o, checkbox nie w tym miejscu. A pod spodem słońce krąży wokół ziemi, tak? Działa, nikt tego nie widzi, bo nikt nie zagląda wam pod maskę. Tak jak robicie model z maszyny, tak? Model z gliny, piękny, elegancki, czy dobrze jedzie, nie wiadomo. Tutaj sprawdzę tylko aerodynamikę i czy jest sexy, czy nie jest sexy, tak? Dopóki nie zajrzę pod maskę, ja nie wiem, jak to będzie pracować. To, czy masz dobry, czy zły model, kiedy się dowiesz? Po 2 latach? Jak będzie się zmieniał i nie wytrzyma zmiany? A, nie przewidzieliśmy w ogóle, nie rozumieliśmy nic z tego biznesu. Tak, bo te zmiany zaczynają nas zamulać. Mamy zjawisko brodzenia, velocity nam spada i tak dalej. Wtedy dopiero masz prawdziwą weryfikację. A tak co tydzień to ja sobie mogę sprawdzić kolorki na GUI i takie tam super istotne, różne fajne rzeczy. Dzięki za uwagę.